Come in. Alex, no need to sit. This won't take a minute. Just wanted to give you a heads up. You'll be in the stands for our next FA Cup match. What? FA Cup matches aren't like anything you've ever played in before, lad. It's all blood and thunder out there, and we're going with experience here to get a good start. Understood? Yeah. Teatru marzeń słynnego Old Trafford. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj Manchester United gra przeciwko Hull City. Dziś w wyjściowym składzie dawno widziany Alex Hunter podobno wrócił już do najwyższej dyspozycji. Tak swoją decyzję tłumaczył menedżer na przedmeczowej konferencji. To dobrze, że chłopak ma duży kredyt zaufania, bo rzeczywiście nie sposób odmówić mu talentu. Jeśli dobrze wykorzystał okres odpoczynku od gry i zbudował formę, to może być jasnym punktem tego zespołu. Zobaczmy, w jakim ustawieniu zagra dziś Manchester United. Mamy tutaj, Jacek, układ 4-5-1, ale ze środkiem ciężkości przesuniętym do przodu. Ofensywny wariant tego ustawienia zakłada ścisłą współpracę dwójki pomocników z jedynym napastnikiem. Jednocześnie zagęszczenie środka pola pozwala skutecznie rozbijać ataki rywali. Realizator pokazuje nam teraz, jak będą ustawieni na murawie piłkarze Hull City. Ich trener również liczy na swojego wysuniętego snajpera i wzmocnioną linię pomocy, stawiając na to samo ofensywne ustawienie 4-5-1. I będzie tam niesamowicie gęsto przed polem karnym. Napastnik na szpicy musi współpracować z ofensywnymi pomocnikami i starać się zbiegać do boku, żeby zaburzyć szeregi obronne drużyny przeciwnej, dać okazję pomocnikom do wejścia w pole karne. Rozpoczynamy pierwszą połowę przy piłce Czerwone Diabły. Hunter zabiera się z piłką do przodu. Spójrzmy, dośrodkowanie. Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Manchester United wykonywać będzie rzut rożny. Daleko wybijają. Dobra piłka teraz do kolegi. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Hunter przy piłce. Manchester United naciera. Oddaje strzał. Jest bramka Huntera. Nie mogę wyjść z podziwu, naprawdę nie mogę wyjść z podziwu. Kapitalna akcja, piłka jakby przyklejona do nóg napastnika i niesamowita bramka. Jeśli dalej będzie tak grał, wróżę mu wielką przyszłość. Pierwsza bramka zdobyta została w 10 minucie.
oni. Snodgrass. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Piłka wyszła na aut. Hunter. Mata. Carrick. United coraz bliżej pola karnego przeciwników. Źle kryje, jest okazja. Uderzenie w stronę bramki. Świetnie interweniuje. I będziemy mieli rzut rożny dla United. Martial. Gol, jest piłka w siatce, brawo! Rzut rożny, chwila skupienia i jest gol. Obrońcy może trochę zaspali, ale nie ujmujmy chwały strzelcowi. Warto popatrzeć, jak rozegrali ten stały fragment gry. Przysnęła wprawdzie trochę obrona, ale chyba nie zauważyli, jak wychodził na czystą pozycję. No, 2-0. Ofensywna gra popłaca. Przechwyt, ale nie opanował. Może się z tego roz... Alex Hunter! I mamy bramkę dla United. Ale zbłyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat-tricka w jego wykonaniu. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Dla zespołu, który prowadzi, wygląda to przyjemnie. Jest 3-0. Carrick. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Manchester United atakuje. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. No niestety, kiepskie dośrodkowanie i obrońca przecina podanie. Alex Hunter. Strzela! Ależ niewiele zabrakło, a miałby hat-tricka. O tym, że umie strzelać bramki, przekonaliśmy się już dzisiaj dwukrotnie, ale tym razem mu nie wyszło. Mata. No, z tego miejsca można strzelać. Sędzia przerywa grę. Czy będzie kartka? Dobre przejęcie dośrodkowania. Za moment wznowią wrzutem z autu. Antonio Valencia. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No, tu niewiele brakowało, żeby uniknąć spalonego, chociaż zawodnik i tak nie miałby stuprocentowej sytuacji. Livermore. Andrew Robertson. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Michael Carrick. United wyprowadza atak. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało.
Snodgrass. Dobre, ofensywne wyjście. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Andrew Robertson. Michael Carrick. Mata. No, już blisko pole karne. Koniec pierwszej połowy, w której bramki strzelał tylko jeden zespół, jest 3-0. Jak byś podsumował grę Alexa Huntera do przerwy? Świetnie mu idzie. Pierwsza połowa była bardzo jednostronna. Zobaczymy, czy coś się zmieni w drugiej połowie. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Hunter zabiera się z piłką do przodu. Z tej pozycji może uderzyć. Piękna interwencja. Zaraz będą dośrodkowywali rzut rożnego. Alex Hunter gra dzisiaj jak z nut. Rywale nie mogą znaleźć sposobu na tego zawodnika. Dobra główka. Koniec tej akcji. Bramkarz łapie piłkę. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Niestety za krótkie podanie. Świetnie podciął piłkę i perfekcyjnie trafia do adresata. Poza boczną linią piłka, będziemy mieli wrzut z autu. Dobra pozycja do oddania strzału. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Mkhitaryan. Może stąd strzelać! No, dribbling imponujący, ale co z tego? Zabrakło precyzji, ale cała akcja mogła się podobać. Hernandez. No, może być groźnie. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od wrzutu z autu. Snodgrass. Show. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Valencia. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden za... Wybiega na pozycję. Uderza! Alex Hunter złapany na spalonym. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Right Huntera, może coś z tego być. Dobrze się pokazał. No, będzie gol? Świetnie, brawa dla bramkarza. Wystarczyła chwila nieuwagi i wychowanek Evertonu może cieszyć się ze zdobytej bramki. To jest cały Rooney, bezlitośnie skuteczny. Umiejętność bycia w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie jest kluczowa dla rasowego napastnika. Spodziewał się takiej reakcji bramkarza i fantastycznie ją wykorzystał. Racja, Darku, z pierwszym strzałem bramkarz sobie poradził. Przy dobitce nie miał nic do gadania. Trener, jak widzimy, zdecydował się zmienić tego piłkarza, ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No, tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu. Jest 4-0, obrona kompletnie rozmontowana. Zapowiada się w tym meczu na pogrom. Kibice byli pewni zwycięstwa, a ich ulubieńcy dają im satysfakcję. Tym bardziej, że trafili na słabszego dzisiaj rywala. Akcja zatrzymana. Hunter włączył piąty bieg.
Słabe przyjęcie, no i... Jest groźnie, może strzelać! No, nie będzie podwyższenia wyniku, choć było blisko. Dwóch rezerwowych gotowych do wejścia. Do końca jeszcze 15 minut, to jest sędzia nie przedłuży. Hunter zabiera się z piłką do przodu. Sprytnie teraz. Uderzenie. Piękna interwencja. No i zobaczymy, jak rozegrają ten stały fragment gry. Rzut rożny. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Schneiderlin. Dobry przechwyt. Przejmuje teraz piłkę. Wciąż niewiele do końca i będzie rzut wolny po faulu. Snodgrass. Hernandez. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Livermore. Mkhitaryan. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Teraz Rooney. No, z tego miejsca można strzelać. Przechwyt, ale nie opanował. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Hunter przy piłce. Manchester United atakuje. Ustawiają się zawodnicy w polu obu drużyn. Będzie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Strzela! Arbiter gwizdze ostatni raz i mamy wygraną Manchesteru United. Jacku, to był chyba taki mecz bez historii, prawda? Zwycięstwo imponujące, ale chyba niezbyt emocjonujące. No niestety, na murawy wyszło 11 pierwszoplanowych aktorów, a naprzeciwko nich tyle samo statystów. Ja osobiście żałuję, że ten mecz nie był choć odrobinę bardziej wyrównany. So, Alex, man of the match. A special game for you, or just another day at the office? It's nice to get in a nod like this, but it's not very important in the grand scheme of things. Now, I have to give credit to the lads for their great support, but the result, that's the most important thing. Alex, a goal for you today. How does that one rank amongst the others you've scored? Yeah, for me, it's more about the feeling you get when you score. It's nothing quite like it. A great string of games for you, Alex. Have you changed your approach at all? What's behind this good run? Gaffer asks for what he needs and I try to give it to him as best I can. I just focused on playing whatever role he thinks is best for the team. That's all, Alex. No problem.